Siemanko, jestem Lucek, a to jest GTA Online. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry i będziemy dzisiaj tuningować sobie Astona Martina, a raczej samochód, który wydaje się być jego taką imitacją w tej grze. I szczególnie tutaj musimy zwrócić uwagę na tył tego auta, właściwie na same światła i te elementy, które są wokół tutaj tych świateł. No bo zobaczcie, że rury wydechowe są troszeczkę inne niż w Astonie Martinie, bo mówimy tutaj o akurat modelu Vantage. I można powiedzieć, że cały bok przypomina Astona Martina, natomiast przód jest tutaj troszeczkę inny. Także ta maska jest o troszeczkę innych kształtach niż w Astonie Martinie. Dlatego weźmiemy sobie go do salonu tuningowego i zobaczymy, co uda nam się z tego zrobić. Samochód ma naprawdę fajne brzmienie silnika. Fajnie brzmi po prostu to auto. Bardzo mi się przynajmniej podoba w GTA Online właśnie. I jest to dosyć szybki wóz tak naprawdę. Ja wcześniej miałem wersję z otwieranym dachem, ale ona mi się niespecjalnie podobała, bo kształty tego dachu w tym Astonie są bardzo fajne. A zresztą wam coś pokażę, bo jest tak, mamy tutaj internet i w internecie są samochody i nas interesują Legendary Motorsport i tutaj mamy dwa samochody, które właściwie są bardzo do siebie podobne i jest to na przykład ten wóz i to jest też taki jakby Aston Martin, zobaczcie z tyłu światła, natomiast jeśli chodzi o osiągi, one są niższe od tego samochodu, który mam teraz, czyli taki Aston Martin, że Aston Martin. O, tak, tutaj są te osiągi lepsze. 309 km na godzinę. Tutaj mi chodziło bardziej o przyspieszenie, od 0 do setki w 4.1, a tutaj mamy 4.9, tak? I prędkość maksymalna 293 km na godzinę. No, a jednak jest to droższy samochód i ja się zastanawiam, gdzie tkwią różnice tak naprawdę. Jaka jest różnica między tymi dwoma autami? Oba auta to są po prostu dwumiejscowe samochody, zdaje się. Wydaje mi się, że ten drugi to jest po prostu odpowiednik Astona Martina DBS-a, ale głowy sobie urwać nie dam. No dobrze, ale dzisiaj jesteśmy sobie przy tym Astonie Martinie Vantage'u, no i chodźmy sobie stuningować go, zobaczymy jak ten tuning tutaj będzie wyglądał. Szczerze mówiąc, nie wiem ile tutaj części będziemy mieli do dyspozycji, żeby do niego włożyć, ale myślę, że jakoś tam wygląd da się fajnie zmienić. Kasy mam sporo i tak, ulepszam pancerz, hamulce. Bardzo mi się podoba ogólnie kształt tego auta. O, zobaczcie, użyjmy sobie klatki, ulepszenie klatki i podwozia, ale w jakim sensie podwozie się tutaj ulepsza? Czy to jest gdzieś widoczne? Nie. Silnik. Mogę kupić pierwszy poziom. Wydech. O, ten jest bardzo fajny. Ładunki wybuchowe nas nie interesują. Możemy kupić maskę z włókna węglowego za 3000. Na razie się wstrzymam. Zmienię sobie później jeszcze kolor samochodu i zobaczymy, jak ta maska będzie się wtedy komponować z tym wszystkim. Klaksony. Tutaj mieliśmy chyba... Cholera, te klaksony są strasznie drogie. No ale na razie sobie daruję. Jakoś nigdy nie kupuję tych klaksonów. Wolę te takie standardowe, które są montowane po prostu w tych autach. Jakoś mi wystarczają. Kolor. Kolor na razie zostawiam. Spoiler. No właśnie, i tu jest problem, bo te spoilery w ogóle mi nie pasują do tyłu. Ale zobaczcie, jeśli zainstalujemy spoiler, zwiększa się tutaj przyczepność. Nie? Więc wydaje mi się, że no ten jest taki bardziej... Ten mi się wydaje bardziej taki pasujący do tego modelu, chociaż ja oczywiście zostawiłbym tego Astona bez spoilera. Właśnie ten impet w przyczepność nie jest aż taki duży w przypadku zainstalowania tego spoilera. I moim zdaniem znacznie szpeci w ogóle kształt tego auta i dodawanie go to jest takie, no nie wiem, po prostu mi bardzo nie pasuje. Chociaż ten jest nawet taki jeszcze znośny, ale bez spoilera wygląda moim zdaniem znacznie lepiej. Zawieszenie. Już tutaj mogę sobie zainstalować drugiego poziomu zawieszenie. Możecie mieć... Nie, niektórzy są bardzo zbulwersowani z tego powodu, że ja jeszcze mam mało rzeczy odblokowanych w tej grze,
Ale ja to właśnie bardzo lubię, że mogę sobie odblokowywać powoli te części i cieszyć się każdą nową zdobytą. O kurde, ale ja mam tutaj dobre przyspieszenie w tym aucie i całkiem niezłą prędkość maksymalną, to jest naprawdę szybki wóz. Niektórzy wolą sobie po prostu wyżebrać od jakichś cheaterów dużo kasy i pokupować wszystko albo zrobić jakiś tam, nie wiem, niesamowity poziom. Ale to jest moim zdaniem wywalanie kasy w błoto, bo jeśli kupiłeś tę grę, to chcesz w niej spędzać trochę czasu i pobawić się przy tym, a właśnie na tym polega zabawa, żeby też sobie coś tam odblokowywać, też sobie w niej coś zdobywać, się bawić po prostu, a nie tylko zdobywać kasę i nic z tego właściwie nie wychodzi. Mam wszystkie luksusowe felgi i one mi się bardzo podobają. Ogólnie większość pasuje mi do tego Astona. Chociaż te standardowe są też bardzo ładne. A co powiecie na takie? Nie, takie instalowałem już w innych samochodach. Te są zbyt takie masywne. Te też instalowałem w innych samochodach. Te też. Te nie pasują. Te są nawet spoko. Te to nie bardzo. To są ogólnie takie jak fabryczne, z tym, że mają inny kolor. Te pasują bardziej do jakiegoś Infernusa, czyli Lambosa. Ciężki wybór. Wow. To są z włókna węglowego. A myślę, że... Wow. Myślę, że dałbym te. Dobrze. I teraz... kolor kół. Tutaj możemy tylko obręcze sobie zmieniać. Ja bardzo lubię czerwone. Dodatki. Opony niestandardowe, kuloodporne opony, czarny dym. To jest zestaw, który zawsze ja wybieram. Szyby. Przyciemnienie drugiego poziomu, bardzo ładnie wygląda. No i niestety, nie mam tutaj modyfikacji ani tylnego, ani przedniego zderzaka. Ja się tak teraz zastanawiam, czy ten model jakby droższy, który też jest Astonem Martinem, czy on po prostu posiada jakieś dodatkowe możliwości tuningu. Jestem bardzo ciekawy. Ale to i tak już wygląda bardzo fajnie i samochód... Aha, jeszcze chyba... no tak, miałem spojrzeć na lakier i jeszcze miałem spojrzeć na światła. Tak, ksenonowe i jeszcze lakier. Damy tutaj metaliczny. I metalowy też jest ogólnie. Węglowa czerni, a tu mamy grafit. I grafitowy mi się bardzo podoba. I myślę, że grafitowy będzie pasował bardzo fajnie do maski z włókna węglowego. Zobaczmy. Maska z włókna jest maska. Nie podoba mi się to, że tutaj jest takie odcięcie. Wolę chyba w Astonie, jak to wszystko jest ładnie tutaj zgrane, że tak powiem. Spasowane. Ale też ta maska mi się troszeczkę nie podoba. Wolałbym, aby była bardziej taka równa. Albo żeby te wloty powietrza były trochę takie bardziej Astonowo-Martinowe. Ale i tak wygląda to auto naprawdę świetnie. Teraz po tym tuningu moim zdaniem jest nawet całkiem spoko. I przede wszystkim jest to szybki wóz. Jeszcze nie jest to pełny tuning. Nie mam zainstalowanego turbo. A już widzieliście, że osiągi sięgają nawet tych hiper samochodów. To jest naprawdę bardzo fajna sprawa. No i brzmienie auta to też jest zdecydowana zaleta. Ja sobie ogólnie tutaj odblokowałem kilka jeszcze innych aut. Odblokowałem, właściwie też kupiłem. Mam zamiar kupić także Infernusa, teraz mam troszeczkę kasy. Dokładnie ostatnio zdobyłem w napadzie nieco ponad milion i ten milion mi tutaj został jeszcze po tuningu. Zobaczcie! Ja nie wiedziałem, że to takie coś się tutaj pokazuje. Pokazują się staty. O rany, ale zajebiście. Skumajcie na to. Wow, tutaj jest pokazana marka i tak, przyspieszenie. Ale fajnie, może sobie tak szybko porównywać. Tutaj mam Sultana. Tu mam Nissana, nie wiem jak ten samochód się w GTA nazywa. Tu mam jakieś SUVa. O, tu mam moje Ferrari, wspaniałe. Można w nim otwierać i zamykać dach. Tu mam Kometa. Komet jest słaby. A właśnie mogę sobie do niego chyba jakieś nowe części powkładać. Ale tu mam naprawdę fajny wóz. I to jest Muscle Car.
i naprawdę bardzo fajnie się nim jeździ. Tutaj mam mój pierwszy hiperwóz, czyli Turismo. No i najlepiej przyspieszający samochód, chyba nawet w grze, czyli Akuma. Przepraszam, motocykl, nie samochód, chyba powiedziałem samochód. Dobra, weźmy sobie jeszcze, nie wiem, właśnie ten SUV, on jest strasznie wolny. Jak odblokuję turbo, to on dopiero pokaże, co potrafi prawdopodobnie, ale i tak nie będzie szybszy od, powiedzmy, Sultana RS albo Kurumy. Oba samochody to są czterodrzwiowe. O, wygląda na to, że Kuruma ma nawet lepsze przyspieszenie niż Sultan RS. Dziwne, mi się wydaje, że właśnie Sultan lepiej przyspiesza. I nawet Kuruma wygląda na to, że ma lepszą trakcję. Ale Aston Martin naprawdę pod względem przyspieszenia tutaj jest jednym z moich chyba najlepszych samochodów. Jak widzicie, ja większość tutaj wybieram auta dwumiejscowe. One mi się strasznie w GTA podobają. Tego tutaj niedawno sobie stuningowałem. I są to, co ciekawe, są to bardzo fajne felgi, ale są to felgi standardowe, po prostu stokowe z tego samochodu. Może sobie pojedźmy, jeśli się uda, wyścig moim Astonem Martinem świeżo stuningowanym. No i dobrze, mamy tutaj pokój, trochę graczy wbiło do lobby. No i zobaczmy, myślę, że wybrałem dobrą klasę, to są samochody chyba sportowe. Tak, i tu powinien być także mój nowy Aston Martin. Proszę bardzo, on się nazywa w GTA Rapid GT. No to chyba możemy zacząć. Nie wiem, na kogo tutaj postawić. Zobaczmy, kto ma... O kurde, ten ma sporo przejechanych wyścigów. Myślę, że tutaj koleś na bank będzie faworytem. Postawię na niego $600. Jestem gotowy do gry, możemy zaczynać. Zobaczymy, jak to pójdzie w moim Astonie, który, jak widzieliście, ma całkiem niezłe staty, chociaż jeszcze ulepszony na maksa nie jest. Już nie mogę się doczekać, kiedy go właśnie na maksa sobie ulepszę. Okej. O, mamy tutaj do czynienia z Nissanem GT-R-em. Dobra, trzeba się skupić. Nie jechałem, znaczy nie pamiętam, żebym jechał ten wyścig. Jest, udało się. Zakłady wycofane, niestety. Tylko chyba ja obstawiałem, a to jest zdecydowanie za mało. Oj, na razie prowadzę, ale zobaczymy, jak będzie później. Mamy włączony tutaj ruch uliczny, tam się z tyłu strasznie rozwalają. Jest włączony także cień aerodynamiczny, więc jeśli ktoś jedzie zaraz za mną, możemy po prostu szybciej dogonić. I vice versa, ja też taką osobę mogę szybciej doganiać wtedy. Wow! Straszne rzeczy się tam podziały. Ścigamy się ogólnie w dokach, jest tu dosyć ciasno. I ci, co startowali od tyłu, mają po prostu przerąbane, bo muszą się przeciskać przez wszystkich. A to jest niestety w GTA bardzo trudne. Trzeba jednocześnie uważać na zakrętach. Troszeczkę może brakowało się tutaj spoilera. On naprawdę coś tam daje, jest to odczuwalne. Nie jakoś znowu tam super, ale mniej po prostu ten tyłek zarzuca i to jest odczuwalne właśnie. Ale ja no nie założyłem tego spoilera, bo mi się strasznie nie podoba wtedy. No ale w większości samochodów, przyznaję się, bez bicia montuję, nawet jeśli to tak średnio pasuje. Ale też w niektórych autach, na przykład w tym takim klasycznym, który wam pokazywałem w moim garażu, on się nazywa Corvette. Conquerte konkretnie, ale ja mówię na to Corvette. To jest tam taki spoilerek, a właściwie może taka malutka dokładeczka i bardzo dyskretnie i nawet ładnie pasuje do tego samochodu. Dyskretnie wygląda i nie ma problemu, żeby go sobie właśnie zainstalować, a również polepsza on osiągi. Przepraszam. Więc spoko, doganiają mnie tam, miałem poważny tutaj wypadek. Ale na razie idzie całkiem dobrze. Oj, troszeczkę jest problem. Samochód dość ładnie się zbiera, ale jest chyba problem z posterunnością. To nie jest przegląd auta, ani jego żaden test, tylko po prostu tak mówię z moich odczuć. Wydaje mi się, że moje Ferrari, czyli ten samochód z takim otwieranym dachem, którego wam też pokazywałem dzisiaj i zresztą w poprzednich odcinkach z GTA, to wydaje mi się, że tam właśnie to prowadzenie było troszeczkę lepsze. Być może za sprawą zainstalowanego tam malutkiego spoilera. Zobaczymy, może jakbym tu zainstalował spoiler, to poszło mi lepiej.
ale na razie nie będę się tutaj spuszczał z tym. Po prostu będę jeździł bez spoilera. Samochód wygląda bardzo ładnie bez niego. Ma świetne kształty. I zdaje się, że właśnie będę kończył wyścig. Było sporo trudnych graczy, znaczy graczy z wysokim poziomem. Zobaczymy, ile kasy uda mi się wygrać. Bardzo rzadko ogólnie się zdarza, że ja w GTA cokolwiek wygrywam, jeśli chodzi o wyścigi. A dlatego jest to zawsze dla mnie taka mega radość, że mogę zmierzyć się, można powiedzieć, z najlepszymi. 5460 dolarów wygram moim Rapidem GT. Mam 40 już poziom na tej postaci. I 1500 dostanę reputacji. Ukończyłem pierwszy, moja piękna Asuka będzie się cieszyła zaraz z wygranej, tak myślę. Yeah, 5460, pięknie. Za chwilę wbiję 41 poziom. Pięknie, tak jest. Udało się wygrać, chociaż tak naprawdę miałem fory, a to dlatego, że startowałem z pierwszej pozycji, a jak mówię, pierwsza pozycja jest taka łatwiejsza i ci, co mają z tyłu, muszą się zawsze przyciskać przez wszystkich z przodu. I no to jest niekiedy bardzo trudne. Trasa 68. Jedziemy. Tutaj jest też fajna taka trasa z górki na pazurki, ale dzisiaj sobie pojedziemy trasę 68 i myślę, że też uda się wybrać właśnie te sportowe samochody. Ale też mam ochotę pokazać wam tego muscle cara, którego kupiłem, tego takiego klasycznego. Też bardzo fajny samochód, bardzo mi się podoba i też miał sporo opcji tuningowych. Oj, klasyki sportowe. Czy mi się... nie jestem hostem tym razem. Ale czy ja będę miał możliwość... O kurde, niestandardowe pojazdy są wyłączone. To wychodzę, mam to gdzieś. Nie będę się ścigał niestandardowymi, znaczy nie niestandardowymi, bo chcę właśnie przetestować moje najnowsze wozy, jak one się tutaj spisują. I no, chcę je wam też pokazać tak naprawdę. A właściwie to tylko tego jednego, czyli Astona Martina, który, jak widzieliście, spisuje się całkiem przyzwoicie. Spróbujemy teraz zainstalować ten spoiler i zobaczymy, o ile polepszy się może prowadzenie. Chodzi tutaj bardziej o zarzucanie dupy. Jak widzieliście, gdy podjeżdżam pod jakąś górę, już jestem na jej szczycie i po prostu samochód nie? Traci trochę przyczepność na tym, jakby, no na samej górze, na szczycie, bo jest tak nieprzyczepnie. No to zarzuca dupę, no po prostu w wybojach i muszę jakoś sobie z tym poradzić i myślę, że spoiler, czyli po prostu lotka z tyłu jakoś tutaj mi w tym pomoże. Często się zdarza tak, nie wiem dlaczego, ale gra mi robi takiego psikusa, że Asuka po prostu się kąpie, bierze prysznic jak wchodzę do swojego domu albo do GTA Online. A tym razem na szczęście nie. Zmieniłem trochę jej ubranko, ma inne buty, ma inne spodenki, bardzo seksowne, ładnie wygląda. No i takie włożone, taki, ja wiem, jak to nazwać. No taka bluzka, nie wiem, może koszula włożona w spodnie, tak w stylu lat 70. można powiedzieć. Bardzo mi się podoba ta postać. No dobra, chodźmy sobie do mojego garażu z powrotem i wezmę tego mojego Astona Martina na przejażdżkę do salonu tuningowego i zainstalujemy spoiler i przejadę się nim trochę, zobaczymy, czy rzeczywiście będzie jakaś różnica, jak wskazują na te statystyki, czy będzie jakaś różnica po prostu w prowadzeniu, czy też nie. W samochodzie, tym hiper samochodzie, który kupiłem, czyli Turismo RS chyba, jest odczuwalna ta różnica, bo też tam zainstalowałem właśnie spoiler i ta różnica jest taka dosyć odczuwalna. Dobra, zinstalujemy spoiler, ładnie wygląda ten samochód. Koła mam jakieś nowe? Nie. W ogóle tak, turbo odblokuje mi się jak przejadę jeszcze 4 wyścigi w tej klasie. Jak wygram 4 wyścigi w tej klasie. Dobrze. Wydechy, podwozie. Aha, to jest to. Pancerz. Spoiler.
No i myślę, że ten ostatni zainstalujemy, chociaż no mówię, nie podoba mi się teraz jak jest zainstalowany, zdecydowanie wolę bez. Może wygląda troszeczkę bardziej ten samochód teraz, ja wiem. Troszeczkę bardziej groźnie. No dobra. Pojechałbym jeszcze jakiś wyścig i bym sprawdził, czy rzeczywiście to prowadzenie uległo poprawie. Bo ponoć powinno. Bardziej mi zależy właśnie na tym zarzucaniu, bo troszeczkę był tam problem, chociaż to ogólnie ten samochód nie skręca zbyt dobrze z tego, co teraz zdążyłem odczuć. I wydaje mi się, że jest to ogólnie z tym problem. Ale jeśli chodzi o przyspieszenie, to jest zdecydowany majstersztyk. Jak widzicie, radzi sobie świetnie. Na tych częściach, które mam odblokowane obecnie, no jest to bardzo szybki wóz, naprawdę. Prędkością chyba nawet porównywalny do tych hiper samochodów. Chodźmy sobie jeszcze na jakiś wyścig może. Online, akcje, rozegraj akcje. Nie wiem, jaki tutaj wybrać. No i dobra, startujemy wyścig. Tak jak mówię, teraz mam zainstalowany spoiler w Astonie Martinie. Mam tylko jednego przeciwnika i jedzie Fletcherem. Dobra, startujemy. Udało się wyjść na prowadzenie bez problemu. Użyłem perfect startu. Tam niestety przeciwnik nie użył nic, w sensie nie trafił perfect start. Okej. No i zobaczcie, wydaje mi się, że teraz tej dupki tak nie zarzuca, ale też samochód jest taki bardziej sztywny w prowadzeniu. Przynajmniej takie jest moje odczucie. No, jest coś takiego, jest coś takiego. Nie jest to, jak mówię, wielka różnica, ale zdecydowanie łatwiej go opanować. Chociaż też trudniej nim jakoś tak mocniej skręcić, wiecie? Dobra. Damy temu trochę z tyłu szansę. Okej. Oj, tam się gdzieś rozwalił. Oh no! No na razie idzie spoko. A nie wiem, czy to jest taki dobry, czy słaby gracz. Ale chyba nie jest najlepszy, skoro z nim wygrywam. Nie no, ogólnie nie jeżdżę tak źle w GTA. Raczej można powiedzieć, że sobie radzę, ale też nie jest to taki skill jak niektórzy gracze, którzy spędzają w tej grze więcej czasu. Oj! O, ale mnie to wkurza właśnie, nie wiadomo w którym momencie ci tak skręci. Czasami jeszcze tak zlaguje ten samochód. Oj, oj, doganiamy tutaj. Ale jeszcze mam szansę. Bo tutaj jest ten... Oj, nie tutaj. Myślałem, że tu się będzie skręcać, ale nie. Dobra. Oj! Pięknie! Dobra, teraz tylko wysunąć się na prowadzenie i moi drodzy... Ostatnie metry! Juhu! Pięknie! Kończyłem wyścig na pierwszej pozycji. Chociaż teraz było zdecydowanie łatwiej niż poprzednio, bo... A wtedy było więcej graczy, no i też byli bardziej doświadczeni niż ten tutaj. Ale mimo wszystko jest radocha, że wygrałem. Teraz powinien być mniej tych wyścigów do odblokowania właśnie turbo, na którym mi bardzo zależy. Bo jak widzieliście, to daje naprawdę spory impet do osiągów. Rapid GT, czyli można powiedzieć Aston Martin Vantage. Stunigowany. Powiem wam, że bardzo mało tych opcji tuningowych jest tutaj. Niektóre samochody naprawdę posiadają możliwości tuningu. Na przykład jest coś takiego jak Mitsubishi Eclipse Trójka. Taki, który wygląda jak troszeczkę jak mydelniczka albo jak mydło. No to on naprawdę ma sporo tych opcji. Samochód praktycznie zmienia się nie do poznania. Ale i tak mi się nie podoba, bo wygląda jak mydelniczka. Jest taki strasznie zaokrąglony, jakby ktoś, nie wiem, wziął Eclipse'a dwójkę i go po prostu napompował, tak. I to mi się troszeczkę nie podoba. Ale Aston Martin sam w sobie, tutaj dużo zmian też nie potrzebujemy, prawda? No, jest ten tunik jaki jest. Ja ten spoiler sobie wypieprzę i będę miał naprawdę bardzo fajnie wyglądający samochód. Ekskluzywny i jak widzicie...
No, dość dobrze przyspieszający. Chociaż dość dobrze to za mało powiedziane. Po prostu bardzo dobrze przyspieszający. No, jeśli zainstaluję sobie tu jeszcze turbo, to już w ogóle będzie hardcore. Pięknie. Bardzo wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną w GTA Online. Pisaliście mi o tym, abym też pokazywał wnętrza tych samochodów. I zobaczcie, wygląda to naprawdę świetnie. W dodatku w GTA jest coś takiego, że jak zmieniamy sobie radiostację, zobaczcie, to też zmienia się tutaj. Zmienia się radiostacja tutaj na ekraniku w samochodzie, co jest w ogóle no zajebiste. I nawet pokazuje się tam, chociaż ja mam ustawione średnie tekstury, nawet pokazuje się tam, jaki utwór leci aktualnie, tak? I chyba nawet głośność, więc to jest absolutnie zajebista sprawa. Zobaczcie, zegary tutaj też ładnie działają. Chociaż nie są to zegary z Astona Martina tak naprawdę. Jeśli nie wiecie, jak wyglądają zegary z Astona Martina, to sobie gdzieś zerknijcie. One naprawdę są dosyć unikalne i bardzo mi się podobają. Tutaj one wyglądają troszeczkę inaczej. No nic, moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.